2020 roku wygrał, właściwie 2019, ale w 2020 wygrał projekt Biblioteka w nowej odsłonie, czyli aranżacja pomieszczeń wypożyczalni głównie w Bibliotece Głównej. W ramach tego projektu, który z przyjemnością pan Rode tutaj nas wspierał, w ramach tego projektu zostały wymienione regały, które raz, że były stare, ale te mają większą pojemność z tym i to jest dla naszych mieszkańców, naszych czytelników niewątpliwa korzyść, że będą mieli więcej okazji do przeglądania książek. Na szczytach tychże regałów zostały ekspozytory ustawione, które będą na bieżąco informowały naszych mieszkańców o nowościach, które będziemy kupowali. Pomyślały dziewczyny o stworzeniu kącika takiego czytelniczego, którego zawsze brakowało. Tam na końcu jest piękny tapczan wraz z zagajnikiem zielonym, tak? I na brzegu też są stoliki z krzesełkami, trochę inne rozwiązanie, ale myślę, że bardzo przydatne. W tym pomieszczeniu udało się wiele takich elementów pomieścić, które będą przydatne dla naszych czytelników, kiedy będą przygotowali sobie książkę i będą chcieli zrobić sobie jakąś notatkę. Została też zmieniona nasza lada biblioteczna, która była taka wysoka, niezwykle niekorzystna zarówno dla czytelnika, jak też dla naszych bibliotekarzy, którzy nie widzieli czytelnika, nie dosłyszeli. W tej chwili każdy może w kulturalnych warunkach przysiąść, porozmawiać z bibliotekarzami. Co prawda w czasach pandemii nadal będzie ta pleksa, ale myślę, że przyjdzie taki moment, że będzie ten kontakt bezpośredni czytelnik, bibliotekarz będzie bardzo korzystny i będzie taki budujący. No i stanowisko komputerowe do przeglądania katalogu. Kiedyś były katalogi zwykłe, tradycyjne, zrezygnowaliśmy z nich na rzecz katalogu elektronicznego. Myślę, że to też dla każdego czytelnika, który przyjdzie, będzie mógł usiąść, przewertować, zobaczyć, sprawdzić, co oferuje nasza instytucja. I cóż, ja jestem bardzo panu Piotrowi wdzięczna za to, że wspiera bibliotekę, bo naprawdę jest to taki, taki duży zastrzyk energii dla nas. Zarówno od strony czytelników, którzy się będą cieszyli, korzystali z tych nowych pomieszczeń, ale także i dla bibliotekarzy, dla naszej wewnętrznej pracy, która też i zaplecze przy tej okazji zostało wyremontowane i pomieszczenie socjalne i zarówno do pracy tej takiej też wewnętrznej stoliki, także to naprawdę ma wieloaspektowe korzyści dla nas, jak i też i dla mieszkańców, dlatego przede wszystkim chciałam panu bardzo podziękować i przygotowaliśmy skromny, ale niewątpliwie cenny, bo w środku znajduje się złota karta dla wyjątkowych naszych czytelników, także jak pan się tą nią pojawi, to na pewno wszystko, co pan będzie tylko chciał, dziewczyny w każdej naszej placówce będą panu starały się pomóc, bo to pana pomoc dla nas jest po prostu nieoceniona. A drugie chciałabym podziękować tutaj pani kierownik, i pani Anecie, której zaraz nie ma, ale jest na szczepieniu. Takie są czasy. I też dla niej przygotowaliśmy, bo się natrudziły dziewczyny. Wszystko wynieść, spakować, przynieść, położyć, rozłożyć. Przygotować projekt, bo to też ich pomysł. Na tym siedziały i szukały i pomysł. Także małe uzupełnienie do tych wszystkich elementów, które już macie. I myślę, że będzie wam się dobrze pracowało. Tym bardziej, że od poniedziałku otwieramy się i będą mogli już wreszcie mieszkańcy zobaczyć. Tak, i będą mogli między regałami popuszować sobie w książkę. Za tą długoletnią, owocną współpracę, która naprawdę układa się idealnie od wielu lat. Ta współpraca dalej trwa. Mam nadzieję, że kolejne projekty wytrwale będziemy dalej realizowali. Cieszę się, że państwo będziecie mogli pracować w takich wyjątkowych warunkach. Mam nadzieję, że tych mieszkańców Grudziądza w bibliotece będzie jeszcze więcej. Będą się pchali tutaj drzwiami i oknami, żeby nie tylko obejrzeć to pomieszczenie, ale przede wszystkim, żeby korzystać z tej nowoczesnej czytelni, biblioteki, wypożyczalni.